Trener Agnieszka Truszyńska, trener reprezentacji Polski juniorek. Pani trener, jak będą wyglądały przygotowania do najważniejszej tegorocznej imprezy, czyli Mistrzostw Świata do lat 18? Kwiecień zostawiamy pod ligę, pod pierwszą ligę i pod rozgrywki juniorek młodszych. Spotykamy się w maju, spotykamy się w kwietniu. Zaplanowane są w międzyczasie mecze. Jeszcze nie mogę powiedzieć i potwierdzić dokładnych przeciwników, natomiast przeciwnicy na pewno będą z górnej półki. A teraz ten najbliższy turniej, to wiadomo, będzie w rosyjskim Rostowie nad Donem. Tam zmierzycie się z Rosją, Angolą i Białorusią. Te dwa pierwsze, dwie zespoły, czyli Rosja i Angola, to uczestnicy Mistrzostw Świata, czyli być może z nimi też zagracie w Kielcach. Myślę, że tak. Rosja to bardzo dobry zespół. Angola to jest zespół z jedną wielką niewiadomą. Natomiast też nie ukrywam, że się cieszymy, że będziemy mogli spróbować swoich sił z tak egzotycznym przeciwnikiem. I przede wszystkim rozpoznanie, tak, jaką mają siłę rażenia. A jak krystalizuje się już skład personalny zespołu? Na razie przygotowujemy się w 21 osób. Od maja wzrośnie ta liczba do 24. 24 dziewczyny będą objęte szkoleniem. No i z tej 24 zostanie 16. Na koniec poproszę, żeby pani kibiców zaprosiła do Kielc, bo chyba wam doping się bardzo przyda. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców z całej Polski na Mistrzostwa Świata juniorek, które odbędą się w Kielcach od 7 do 19 sierpnia. A po cichu już pani myślała, jakie miejsce Polska jest w stanie zająć? To jeszcze za wcześnie, natomiast najpierw czeka nas losowanie w Bazylei. Podział na grup, a potem będziemy się martwić z każdym meczem następnym. Będzie to każdy mecz następny najwyższej rangi. Dziękuję bardzo.